Na terenie całej naszej diecezji w dniach 19-20 sierpnia będą mogli Państwo zobaczyć naszych wolontariuszy, którzy będą w specjalnych koszulkach z logo Caritas. Będą też tam wystawione kosze, też oznakowane, ologowane, do których bardzo serdecznie Państwa prosimy, abyście wkładali przybory szkolne dla dzieci, które chcemy, aby poszły z uśmiechem do szkoły. Wypełnione plecaki, które już zakupiliśmy tutaj w naszej diecezjalnej Caritas, chcemy je właśnie wypełnić tymi przyborami szkolnymi i te wypełnione plecaki przed rokiem szkolnym przekazać właśnie do tych dzieci. Bardzo prosimy, żeby wkładać do koszy piórniki, kredki, farby, zeszyty, bloki. Wszystko to, co jest potrzebne dzieciom, aby mogły z radością pójść do szkoły i aby się cieszyły tym, że nie wyróżniają się, czy też nie są gorsze od innych dzieci, których rodziców na to stać. Chcielibyśmy, aby w ogóle w całej naszej diecezji wyszło ponad 1000 takich wyprawek. Jeżeli będzie chociaż połowa, to będzie dobrze, ale z roku na rok ta akcja cieszy się dużym zainteresowaniem i taką sympatią też wśród wszystkich ludzi i myślimy, że tak się uda, że 1000 dzieciaków pójdzie z uśmiechem.